Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Hoilbelerona. W dzisiejszym odcinku będą żniwa, ale nowym kombajnem, więc moje dwa kombajny są na pracownikach, właśnie na kursplayach, a ja będę dzisiaj kupował nowy kombajn. To zaraz zobaczę, czy tutaj mi ponad ruszy. Powinien ruszyć. Więc dobra. No, niestety samochód będzie stał tutaj, ale to mnie nie interesuje. I nie posiadam przedmioty, tylko sklep. A bo dobra, no, zanim jestem tu, to promocję wam pokażę. Przyczepa Brandnerka, Zonder 9 RX, przystawka do kukurydzy, do rzeczkarni, owijarka Andersona i case Axel. Ale nie, nie, dzisiaj nie Axel. Kombajny? A może nie kombajny? Może kombajn za chwilę? A, w sumie wszedłem tutaj, nie jestem kategorią, no to muszę być kombajny, dobra. Oczywiście Torunia kupujemy i tablica rejestracyjna trzeba zmienić. Przede wszystkim. Oczywiście z przodu i z tyłu, typ 2. Czemu mi to zawsze przeskakuje? Nigdy nie wiem tego. No nie wiem. Nie lubię zawsze tego pisać. Czyli jedziemy. Widzę by. Ry. O. 5, 5, 5. Kolor podstawowy. Może nie różowy, ale. Dobra, damy taki. Kas, o. Okej, okay, potwierdzę. Ustawienia kół szerokie gumy. Lele Borg niech są. 350 kół. I teraz tak, headery do zboża. On ma chyba z 9 metrów. Tak. Na razie taki mi wystarczy. I co ja chciałem jeszcze kupić? A. Przyczepy na pewno. Bo fajną sobie pobrałem. Może niekoniecznie wielką. A niech będzie ten Bookmaster. Tu. Oho! Zajebiście. Piątka kredytu. Tu jest kredyt. Jeszcze wózek 10 tysięcy, no dobra, za sobie tak. A skąd mi tyle kasy zabrało? Za co? Nie wiem. Nawet nie wiem, za co mi tyle kasy zabrało. Pokrywa oczywiście, że tak. Klub. Jeszcze wózek do niego doli by się przydał. No i dobra, i nie powiedziałem w sumie, czemu kupuję nowy kombajn, no bo... Dobra, szerokie gumy. Kupuję nowy wózek, znaczy nowy kombajn, dlatego że te moje dwa, no to... dadzą radę, ale ich już coraz więcej tych pól jest, więc... na 19 to w ogóle sobie jeździ masej, jak widać. Pokażę wam wsiąść do pojazdu, jeszcze kliknę nawet. Mu tu kursu zostało... 39 minut, więc cały odcinek konstytucja będzie talerzało, ale zarobi z tego 13 tysięcy, więc... Dobra, ten sobie tutaj czeka na klasa. O, klasa ma pełno. O, patrz, Walter tu przed silnikiem stoi. Ja ogólnie do ostatniego odcinka tutaj nie byłem na tym sejwie. Bo po ostatnim odcinku, jak tutaj siałem i wałowałem, to od razu czas przybiłem do tego odcinka i to tak sobie stał sejw. Ogólnie możecie się dziwić, czemu ten odcinek jest w czwartek, gdzie powinna być seria z fletów. No ale z fletów nie udało się niestety odcinka nagrać. Więc dlatego stwierdziłem, że kupię sobie... Że kupię. Że wrzucę sobie choć balerona. Żeby pociągnąć tą serię trochę do przodu. Jest słoma, musi być słoma, bo zawsze na początku jest słoma. No i dobra, i prosimy ten owiec.
Tutaj rzadko nagrywam odcinki na tym polu, więc... Już w ostatnim odcinku chyba był. Przedostatnim, sorry. Były tutaj żniwa tego. Zbiorcone szyka, ale dobra. Ale to jest nowy kombajn, więc... Co ja mogłem tam na tą 34 pojechać sobie jęczmi kocić, ale... Już nie było czasu. Ja będę miał takie lagi, był, bo Trion łapał tego. Szukał kociownika. No i, i dlatego takie przez chwilę lagi były. No teraz 3 kombajny na 3,9-metrowe headery. Znaczy 9, no w sumie to jest wachlarz headerowy cholera, bo Rostel masz ma 9 metrów, Michonat ma 8,5, a Trion ma 10,7, no to Trion jest największy, jakby nie było. Ale chciałem tego Rostelmasza sobie wziąć, dlatego że nigdzie go nie miałem i nie będę raczej miał szybko. A poza tym nie chciałem już jeszcze aż tak wielkiego kombajnu kupować. Mógłbym sobie jakieś New Holland Acera 1090 kupić i to sprawy by było, tak? Dobra, zrobię sobie chyba kółko na początek. A w kolejnym odcinku będziemy walczyć z prasą. Tak mi się wydaje, że w kolejnym odcinku będziemy dopiero walczyć z prasą. Wystaje innego. Bo poza tym nawet nie mam ciągnika do pracy. Bo nie wolno będzie z przyczepą na tą nową. Masej dałby radę, ale Masej oczywiście nie ma Maseja, bo Masej jeździ. Dobra, tam nie wolno się będzie chyba sypał. I tak się czai tam. Dobra, nie wolno się wysypuje. Trion chyba kosi. Nie, Trion się sypać powinien. A już się nawraca, dobra, Trion się wysypał, więc wszystko idzie sprawnie. Obie oczywiście na silos, no bo żadnej produkcji nie mam z osem. Co ja w ogóle mam? O, wodę trzeba dolać, dobra. Przędzalnie to nie, bo wełny mam mało i mleczarni też nie, bo nie mam wory. Właśnie dlatego nie powiedziałem, dlaczego tutaj robię na słomę te dwa pola, bo to mi starczy te dwa pola. Te dwa pola robię na słomę, a tamte pole dzikości nie wolno, to robię na sieczkę, bo tam będzie stała obora. To taka dość wielka obora. Więc tam koszy na sieczkę, żeby nie było problemu. Bo za dużo roboty było, żeby to zebrać. Żeby to sprasować i jeszcze zebrać, tak? A nawet nie trzeba wejść w ogóle w tę stukę. Dlatego... tylko te dwa pola na słomę, a resztę na sieczkę będzie walona. No oczywiście odcinek w czwartek, 6 kwietnia, przed zającem, na zająca 9, na niedzielę 9 będę miał fajny odcinek, nie będę mówił jaki. Muszę iść go nagrać. Wolałbym jeszcze dzisiaj go nagrać, póki mam wolne, bo nie wiem czy jutro będę miał wolne, pewnie nie. A wieczorem to tak, wie, tak się nagrywa. Felbruna trzeba jeszcze iść nagrać kiedyś. Ale to Felbrun może jutro, tak naprawdę. Felbrun to nie jest... Nie jest na już. O, może tak. Felbrun to jest Felbrun. Felbruna ma nasz... W sumie to będzie na... 2 maja już Felbrun teraz nagrywany ten. Prawdopodobnie jutro. Na 2 maja już będę nagrywał, więc nie są jajca. No i kółko zrobione. Nie wiem, ile czasu. Nie sprawdzałem. Ale pewnie cały odcinek tutaj będę walczył z tym polem. Tak mi się coś wydaje. A kolejny będziemy walczyć ze złomą, a kombajny będą sobie dalej kosić. Tak? Tylko oczywiście będą się przeskoczyć sobie z lipca na sierpień. Muszę przeskoczyć z lipca na sierpień, ponieważ iść gdyż chciałbym kosić już rzepak. Rzepaku mam w sumie dwa duże pola. Trzy. Znaczy no to nie jest aż takie duże, ale na 3 kombajny na pewno będziemy kosić też.
więc dosyć to będzie szło. Myślę, że w jednym całym odcinku jestem w stanie położyć rzepak. Czy się nie jako spełek sobie dodziałać. Z racji, że nie wolę, to jest najmniejszy, to pojedzie na 35. Tutaj będzie pewnie Trion kosił, a tutaj będzie Rosel Maszka kosił, tak mi się wydaje. No a 26 na olej, jak będziemy kosić, to no, będzie też ciekawy odcinek. Tak mi się wydaje. Tylko właśnie nie wiem, czy to będzie w październiku, bo jakby było w październiku, to jeszcze bym mógł sobie tam zboże jakieś zasiać. I fajnie by było w sumie, jakby to jeszcze w październiku było. Bo wtedy wiadomo, w październiku mógłbym jeszcze sobie od razu, zaraz do pompu wpuszczać siewnik, tak? Żeby siał. No i wtedy robotka wyszła. No jednak stwierdziłem, że choć bolerem muszę przydusić. To jest mapa taka chyba najbardziej rozwinięta na mojej serii. W sensie chodzi o teren, no bo dosyć dużo tego terenu jest. Najważniejsze jest to, że najdroższe pole na mapie jest kupione za 1 100 000. A tutaj tylko jest 1 000 000 na tym kawałku, więc macie cały. Muszę wreszcie się rozwijać na tym Holbaleronie, bo to trzeba kończyć tę serię. Trzeba dusić i dusić. Dlatego staram się jakoś wolny czas, jakiś wolny dzień na kanale wrzucać Balerona. Bo wiadomo, że Holbaleron zawsze mi się przyda. Może nie jest przez was jakoś tak bardzo mega lubiana seria? Znaczy lubiana, no swoje wysilenia kręci, więc... Więc nie ma tragedii, więc... Myślę, że... Balerona jak przydusimy trochę więcej, żeby go bliżej dokończyć, to trochę lepiej będzie, bo wtedy już wiadomo, że... M-Krieg z Elengradem będzie mógł się pojawiać częściej. Bo raz na 2 tygodnie wtedy, a nie na 3. To też jest taka opcja, nie? No wsadzam na razie Balerona za fletów, no bo... Bo z tymi fletami to różnie bywa, wiecie? Jak mam nagrane, to mam. Jak nie mam, to nie mam. Ogólnie to ciężko z Michaelem się dogadać. Ogólnie ciężko się zgrać z nim, a może tak. Bo z Krukiem to tam wiadomo, nie? Kruk to jest, można powiedzieć, praktycznie codziennie na kanale. Teraz ten wielki czwartek i piątek, no to będzie miał służbę w kościele, to raczej nie będzie miał zbytnie czasu, ale... Ale zawsze na tą 17 uda nam się zgrać, więc... Jak to wygląda na mapie? Dobra. Wygląda tak, że oni dopiero w koło skosili. A Tryon dopiero drugie kółko robi. A to u mnie wygląda tak. A jak to wygląda na 19? Wiem co, za 19 już prawie połowę pole zrobił. Więc na spokojnie. Dobra, ja nie mogę tak tych nogów robić, bo ja muszę tak siedzieć. No i elegante to idzie. Rura też dosyć długa. Miniaturka... A, miniaturkę już mam zrobioną. Tak, już robiłem miniaturkę. Wcześniej. Przed odcinkiem. Znaczy, no, nie dzisiaj, ale... No, po prostu wiedziałem, co będzie na odcinku, więc miniaturkę sobie wcześniej zrobiłem. Mam przygotowane wszystko. A i widzę, że prawie... No, muszę powiedzieć, bez jednego poprzeczniaka to 2 kółka zrobiłem. No i dobra, tu się wysypie. Oczywiście na nie Holanda, żeby nie było. Przyciągnę sobie ten wózek doli szybko, żeby nie marnować czasu. Promocję pokazałem. No ja nie chcę marnować czasu na odcinku i nie chcę was zatrzymywać na tym odcinku. Zanudzać podjeżdżanie pod ten wózek i pod tym cofanie. A nie jedźmy. Tylko wolałem szybko to ręką przynieść i tyle. Czemu mi się plan dekada ciągła? Już wiem, czemu mi się plan dekada ciągła. Bo ogólnie ona była zaciągnięta, ale się otworzyła, dlatego że koło worków
wapnem prawdopodobnie stała. Tam wapno chyba tylko zostało. Ogólnie jak kurs szuka sobie przyczepy, to mam po 10 FPS-ów. Pewnie nie Holand szuka. Nadziwi się, że nie Holand, bo kto by inny. No dobra, teraz wam mogę pokazać, że mam 35 FPS-ów. No. Właśnie jak tutaj z tą przyczepą wygląda. Dobra, niech on sobie jedzie. A tutaj jak wygląda, to był chyba tylko jeden zbiornik sypany. Ja, to tylko raz był sypany. Nie zmykam mojej ludy. No, on tutaj nawraca. Dobra. Oni obydwóch prawdopodobnie nawracali i takie laki zostały. Dobra, Trion sobie jedzie do przyczepy powoli. A mój rosy masz się wysypał? Jo. No i teraz trzeba zrobić tak. Jeden poprzecznik jeszcze. No i potem jakoś paskami to kosić. Na raz teoretycznie dałbym radę nakręcić. Ale to... Ja wolę na dwa. Wiem, że wtedy jeden przejazd, więc muszę z pasą zrobić naokoło, ale to się da wszystko. To się wszystko da. To się wszystko da. No i dobra, i ładnie. O, zapis to niech jest ten zapis, bo zapis to jest ważna rzecz. W sumie tak patrzę na tą mapę, to w kolejne pole, jakie bym chciał uderzyć, to już tu na górze, nie? Może i to 22. To jest taki duży teren. A 16 na przykład? 16 jest tanie. A może tutaj już rozwijać 28 dokupić. O, 28 dokupić te 3 pola poczy, tak, i ten plan. Tutaj jestem bleską siódemką, nie wiem co zrobić. Ale coś będę musiał z nią wykombinować. Oczywiście na koniec serii tak będzie musiała być kupiona i tak, więc... Trion się zablokował. Dobra, gdzieś tutaj się przetnę. Tylko sobie pierw... odblokuję kombin. Robię po prostu tak i tyle. Teraz powinno być git. Nie wiem, czemu on się przyblokował, ale... Może zbyt blisko stał tego nieskoszonego? Nie wiem. Ale teraz już powinien złapać, dobra. A jak tam zniwolana sytuacja? Zniwolana kosi, dobra. Ten się nie kosi, tylko nawraca, dobra. A ten się sypie? No nie może coś się sypać, więc muszę mu cofnąć. Ale po tym drugim kółku już da radę. Jeszcze jeden zbiornik wejdzie. Dobra. Ile mam minut ciekawości? 19. No dobra, no to mówię, że to cały dzień będę walczył. Jadę sobie... tutaj. A może w tą ścieżkę. Taka bardziej bezpieczna. Dobra, i kosimy sobie. Ile skoszę, tyle skoszę. No bo mam jeszcze 15 minut odcinka. Nie chcę też przesadzać. Ale myślę, że 15 minut jestem w stanie to położyć. No może nie całe. Chociaż... teraz mi ta lepsza część pola została. Bo paskami co przejazd będzie krótszy, więc... co jeden pasek będzie krócej, więc... nie wiem w sumie. Nie wiem, zobacz. Ale mówię, choć Belrona chcę dusić... i wrzucaj go w miarę możliwości jak najczęściej, żeby jak najszybciej go dokończyć. I wtedy będzie zawsze... można było coś pomyśleć. Myślę, że w piątki będzie można było wrzucać. Choć Balerona. O, w piątki będzie można wrzucać, bo się niewielmożna, tylko Mazowiecka skończy.
21 kwietnia, czyli za... Bo ogólnie zostało 3 odcinki jeszcze. Tak, to zostało, czekaj. To zostało chyba żniwa? Tak, tak, zostały żniwa, siem żniwa. No. Będzie koniec serii. Fajnie, fajnie. I wtedy będą sobie choćby arena wrzucać, tak? Bo kolejny odcinek będzie chyba na 17... Na 17 kwietnia? Potem już tydzień później będzie, tak? Więc może być taki tydzień. I to jest prawdopodobne. Będzie taki tydzień. Raz na dwa tygodnie to się będzie zdarzać, że choć balerem będzie dwa razy w tygodniu, bo będzie w poniedziałek i w piątek, nie? Ale to dobrze, przynajmniej zawsze ten jeden odcinek będzie więcej. A więcej choć balerem, no to dla mnie lepiej, bo będzie wtedy... Tylko, że wiadomo, że późniejsze części będą się więcej na nim siedzieć, ale to się da, bo późniejsze części to wiadomo, że na pewno zniknie choć balerem, tak myślę, że jeszcze 3-4 pola kupię. To New Holland zniknie. Myślę, że New Holland zniknie. I pojawi się większy New Holland. Czyli myślę, że już CR-ka. I potem myślę, że za Triona zniknie. Że Trion zniknie i pojawi się Lexion. A resztę masz sobie zostanie do końca na razie. Znaczy, no prawie do końca. I potem. No, chyba. Nie wiem, co jest, zobaczymy, co wlecie za resztę masza. Bo już większego resztę masza niż tego nie ma, więc. To jest największy, jaki był. Torun jest największy. Większego nie ma. Oczywiście jest szkoda trochę, że teraz masz bardzo ładny komplet. Szkoda, że nie ma na przykład takich 10 metrów header, nie? Tylko 9, ale... Myślę, że jakby miał 10 metrów, to byłby kombajn idealny. No, może idealny na końcu wleci właśnie. Bo John Deere tutaj na tej serii nie. Nie, John Deere to nie będzie. Więc nie wiem, zobacz. Muszę to wszystko przemyśleć. Ale to zanim będzie koniec serii, to będzie pewnie grudzień. Czy jak to ma iść w takim tempie, jak teraz idzie? Że raz na 3 tygodnie, to nawet się w tym roku nie wyrobię z tą serią, ale chciałbym choć Balerona skończyć w tym roku. Czy jak będzie dwa razy w tygodniu, no to mam... Teoretycznie jeszcze 40 tygodni zostało, tak? Tego roku. Jakoś tak, 39 tygodni zostało. No to jest razy dwa, no to jest... To jest jakieś 70 odcinków, tak? Ponad 70. Więc myślę, że 70 odcinków jestem w stanie się zamknąć. No teraz wiadomo, jak będę miał krowy, będzie żarcie dla nich, będą robić mleko, a jak będą robić mleko, no to będę produkował czekoladę. Żeby zrobić czekoladę, to muszę mieć cukier, a żeby mieć cukier, to muszę mieć buraki. A żeby mieć buraki, muszę mieć kombajn buraczany. A żeby mieć kombajn buraczany, muszę mieć cukrownię buraczany. Muszę mieć cukrownię. Gdzie to jest ten linia produkcji? Masło, no właśnie, masło chciałem tutaj robić z tego. Bo tu jest 15 mleka na 13 masło, dobre. Na pewno chcę na tej serii iść w masło. W tej serii masło. Myślę, że na... Ellengradzie sery, no bo to taka bardziej pod sery podchodzi seria. No a na Encryku myślę, że mleczarki też będę miał. I pójdziemy sobie tam głównie w czekoladę. Tylko w czekoladę. No bo chcę mieć każdą produkcję tutaj otwartą. Czyli na tej mapie masło, na Ellengradzie ser. A na Encryku czekolada i to by pasowało. No i tak trzeba się rozsypać długo. Już więcej nie zmieści. Znaczy jeden przejazd bym zrobił, ale to wtedy bym musiał na pusto jechać do przyczepy, albo przyczepę jechać do kombajna. No to skoro mam tutaj przyczepę, no to teraz się wysypię, tak? Idę jeszcze zobaczyć sobie, jak wyglądają moje pola tutaj koszone. Zauważono? Jebany. Ale teraz już na pewno klasą przewieźć.
No, na pewno ty. Trion sobie kosi paskami zaczął, dopiero pierwszy pasek jedzie. Tak na Puchedera jedzie, no bo tak pewnie jest kurs ustalony. Dobra, syp, synuś, ty. Ile ty masz? 9 ton, dobra. Czyli muszę jechać tu, ten zestaw opróżnić. I go postawić na nowo, na polu. To właśnie nie wiem z której strony. No i chyba... Chyba z tego postawię takiej tu sobie. Tylko może trochę kołami bardziej na pole, ale... Dobra, syp, 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 syp. Ile ty tam niewolnat masz? Gdzie ty jesteś niewolnat? Tutaj. 2 tony jeszcze, to nie wejdzie. Wejdzie czy nie wejdzie? Patrz, nie weszło. 18 kilo zostało. Ja pierdzielę, ty 18 kilo zostało mi. Bez kitu, 18 kilo zostało. A to przynajmniej będzie do kur. A właśnie, jak tam kury, ja muszę je nakarmić teraz, czy jeszcze nie? Dobra, nie muszę. Sobie nakarmię tą drugą przyczepą. Nie wiem co to jest słoma. A, przynajmniej nie wiem co tych zostawi są postawione. Ale jeden na stołowe, drugi na siano na pewno stoi. Gdzie to jest? Co takie coś, jakie zrzut? Ale pewnie źle podjechałem i na lewą będzie. A, na pewno. Oczywiście, że tak, bo zawsze na lewo sypie. A bo dobra, podjadę od razu do kur, jak już jestem tą przyczepą tu. Bo chciałem później do kur, tą drugą przyczepą podjechać, ale... A tamta ma taki lepszy wysyp. Że tamtą mogę sobie idealnie na środek stanąć. Na kury tutaj chyba z 6 ton biorą. Albo 9, coś takiego. No 9, dobrze mówię. Dobra, kury nakarmione. Więc można cisnąć dalej. I wolant, a 10 na godzinę. Myślałem, że tam, że 10 napisane. Że ten, że jest 0, sorry. Myślałem, że on stoi w miejscu, ale jednak jedzie. No i trzeba sobie trochę rączką pomóc. Bo się nie da inaczej. Dobra, sypam to. Tutaj. O! Czyli przyczepę też trzeba trochę nagiąć. No i trzeba oczywiście klasa postawić na pole. Bym miał kolega gdzie sypać. Ale chyba trochę za bardzo. No i dobra, sypam to. Jak tam moje owieczki wyglądają? 3000 wełny. A jak to wygląda w mojej produkcji z wełną? Tu mam 2000 litrów zawiezione, dobra. Czy zawiezione, no zaniesione. A jak tą wełnę co one mają, ja będę musiał zanieść. Po odcinku. No i dobra, przyczepamy stanę sobie w sumie tutaj. Może tyle ogarnę. No powinien ogarnąć. Trion się wysypał, więc ten musi być pełny. No prawie pełny, więc jadę go szybko wysypać. No, jednak i tam no, trochę roboty jest przy tych kombajnach. Dobra, w sumie gadę sobie tędy. I wysypię się od razu. Te 3 palety to ja po odcinku transportuję. Super siłą, raz, dwa. Więc nie ma spokojnie. O to się nie martwcie. Dawaj, dawaj. Dawaj, syn, syp, syp. No i dobra, pszenica zaliczona będzie. I nawracamy. Jadę go postawić. Ile mamy minut? 20-30 minut. No to jeszcze sobie na kosz jeden zbiornik i będę kończył. A resztę wiadomo poza odcinkiem.
Tutaj sobie postawię. Tak powinien sobie ogarnąć Trion. No prosty zbiór, znaczy plus. To nie wolno. No, Trion ma plusy takie, czyli dobrze mówię. No jedna trzecia pola jest koszona gdzieś. Jak te kółko to robię, to jedną trzecią będę ja tam. Bo pół pola to na pewno nie jest. Będzie to do pół pola jeszcze brakuje. No sobie na opartego możemy powiedzieć, że to jest pół pola, nie? Bo teraz już praktycznie krótsze będą. Chociaż nie no, jeszcze jeden przejazd i będzie pół pola. Jeden przejazd tą lewą stroną oczywiście. Co jest? Uchyl tak trochę, rozszerzyć te okno. Dobrze się. Nie musi być zachodzić jedno szeroko otwarte, ale żeby powietrze dochodziło. Bo tu jest naprawdę duszno, nie czujesz tego? Mogę się zostawić? No. To jest do ochrania wręcz. Co? Co on po prostu ma? No, a co? Nie, się nie kręci nic? Nie. To jest spodnie co? Co? A ja wiem, co z nim? Leżą to leżą. No. To jest większy. Mogą być ulone drzwi? No. Jeszcze kółko dam radę zrobić na tym zbiorniku. No i pół pola by jest skoszone, więc nie ma tragedii. Pół pola skoszone? Nie ma tragedii. Jak to wygląda? A jeszcze godzinka. Nie. Nie piszę ile minut, bo nawraca. Jak ja puści header, będzie ten kultywator, to będę wiedział. Chciałem zobaczyć, ile zostało do końca. Może jakby zostało 5 minut, to bym przedłużył. Myślę, żebym przedłużył. Wtedy, żeby odebrać te pieniądze.
Patrzę. Może pomyślę coś nad wielką owczarnią tutaj, na tym polu. Tutaj owczarnię postawić. Myślę, że owczarnia to nie byłby głupi pomysł. Wtedy bym miał dużo wełny na obranie. To już mi plan. Dobra. Jeszcze jedno kółeczko. Będzie pełny zbiornik i koniec. A sytuacja z... Poszedł diabeł. Z kontraktem to wygląda 93% z obsady. O! Chciałem powiedzieć 95%, ale... Pewnie. To nie pod końcem musi być. Ja. Dobra, niech robi, przyjaciel. O! O, myślę, że jakbym przedłużył tak z 5 minut, to by było skoczone całe. No, taki był początkowy plan. To jest coraz krótsze już. Teraz dalej trzeba jechać po ten pokos. Nowy. Fajnie co sypie nawet. No obecnie nie ma tragedii. A jak to wygląda z moim kombajnem? Czy nie Holand to skosił, czy nie? A nie Holand skosił, dobra. Trion pół pola skosił. O. To elegancko. Nie Holand zaraz będzie na 31 puszczony. Mi się wydaje. Dobra. 80. No, to ten czas jeszcze zrobię. No, tam pewnie zostały na tym kontrakcie jeden przejazd. No nawet nie cały. Puszkę zakończył wraz. A kiedy będziesz wiedział? Muszę. Nie wiem. Dobra. Dobra, jeszcze chodzę zobaczyć. Tym ma chyba 4 panele z naszych tego co pani. No nie miały. Ty nie tego góry sobie. To tak góry. No są 4, są. I on sobie tutaj kasę trzepnie. Dobra, ty stój panie. I dziękuję za kontrakt. I też dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, papa. 40 minut akurat.